Cześć kochani, witam Was w Centrum Innowacyjnej Edukacji w Toruniu. Ja mam na imię Krysia i chciałabym Was zaprosić w taką krótką podróż po naszych wystawach. W dniu dzisiejszym chciałabym zaprezentować Wam wystawę poświęconą zjawiskom społeczno-kulturowym, czyli tym wszystkim, które sprawiają, że jako młodzi ludzie odnajdujecie się w tym świecie. To znaczy w pewnym okresie swojego dorastania zaczynacie zauważać, że pewne rzeczy pasują wam bardziej, pewne rzeczy podobają wam się bardziej, inne mniej. I w tym całym gąszczu różnych rzeczy, różnych informacji próbujecie się odnaleźć, próbujecie samych siebie gdzieś w tym świecie umiejscowić. Mam nadzieję, że jak będziecie mieli okazję już do nas tutaj przyjść, nas odwiedzić i zapoznać się z tą wystawą. W pewien sposób ona nakreśli Wam, bardziej wyjaśni pewne zjawiska i pewne rzeczy. Dzięki temu jakby to dorastanie i wchodzenie w ten okres dorosłości będzie przebiegał łatwiej i będzie Wam prościej sprostać sobie z niektórymi zadaniami, z niektórymi wyzwaniami, które na Was czekają. Jednym z takich eksponatów, wydaje mi się, że w obecnym czasie dosyć istotnym, na który chciałabym Wam zwrócić uwagę, jest ten eksponat znajdujący się tutaj. To jest eksponat zatytułowany W sieci. Dlaczego mówię, że to jest istotne i bardzo ważne w dzisiejszych czasach? Dlatego, że moi drodzy, no, żyjemy w takim momencie, w którym tak naprawdę bardzo wielu z nas funkcjonuje bardziej w takiej wirtualnej rzeczywistości. W związku z zaistniałą sytuacją nie możemy wychodzić z domu, a jednak chcemy mieć kontakt z tym światem, więc wielu z nas faktycznie w tej sieci szuka tych informacji i bardzo chcemy wiedzieć, jak sytuacja rozwija się u nas w kraju, jak sytuacja rozwija się na świecie i sięgamy i szukamy tych informacji. Moi drodzy, tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Ten eksponat bardzo dokładnie nam wyjaśnia, na czym polega coś takiego jak fake news. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach jesteśmy zalewani tymi fake newsami, a ostatnie, czego nam w tym momencie potrzeba, to jest panika. A tak naprawdę te fake newsy nastawione są głównie na to, żeby wywoływać panikę, czyli żeby zasiać niepokój. Bardzo krzykliwe tytuły, które przyciągają uwagę, zachęcające, nakłaniające nas wręcz do tego, żeby tą stronę odwiedzić, żeby przeczytać te informacje. Moi drodzy, często są to informacje nieprawdziwe. Jak rozpoznać prawdziwą wiadomość od tej fałszywej, od tego fake newsa właśnie przy tym eksponacie? Bardzo Was zachęcamy, bo to nie tylko w tych czasach, które już niedługo się skończy, słuchajcie, ten okres kwarantanny i tej izolacji, on dobiegnie końca, ale nie tylko w dniu dzisiejszym, ale zawsze pamiętajmy, że bardzo ważne jest to, żebyśmy potrafili rozpoznać w sieci te informacje, które są użyteczne i które są prawdziwe, od których, które prawdziwymi nie są. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Jak będzie to już możliwe, przyjdźcie, zapoznajcie się z tym eksponatem. Przed chwilą powiedziałam Wam, że jest to ścieżka społeczno-kulturowa, czyli takie miejsce, które porusza temat odnalezienia się młodych ludzi w otaczającej ich rzeczywistości. Co może w tym pomóc? Znaczy, w jaki sposób wyrażacie siebie i pokazujecie i zaznaczacie swoją osobowość? Moi drodzy, poprzez szeroko rozumianą sztukę chociażby. Niech to będzie muzyka, niech to będzie taniec, niech to będzie również moda, bo oczywiście przez strój bardzo mocno czasami akcentujemy i podkreślamy swoją indywidualność, bo bardzo często, słuchajcie, kiedy wchodzimy w ten okres dorosłości, na tej indywidualności i zaznaczeniu tej swojej wyjątkowości nam bardzo zależy. Spotkaliście się na pewno z takim tematem jak subkultury, czyli takie grupy ludzi, których łączą pewne wspólne cechy, którzy wyrażają te same idee, te same poglądy, słuchają tej samej muzyki, jak również wyrażają siebie bardzo mocno poprzez strój. O tych subkulturach różnych możecie dowiedzieć się tutaj przy tym eksponacie. Tutaj możecie się pobawić, zapoznać się troszeczkę z jednej strony z teorią, czyli czym kierują się konkretne grupy, jak się ubierają, jakiej muzyki słuchają. Być może, jeżeli jeszcze nie jesteście określeni, do końca nie wiecie, w której grupie fajnie byłoby Wam się odnaleźć, w której byście się widzieli,
To być może tutaj po wypełnieniu krótkiego quizu, krótkiego testu będziecie w stanie jakby pod którąś z tych grup się podłączyć. Co jeszcze? Tutaj z tym eksponatem, słuchajcie, połączony jest ten eksponat tutaj, czyli nasza fotobudka. To znaczy możecie pobawić się troszeczkę, bardzo luźna zabawa, poeksperymentować z różnymi strojami. Mamy tutaj szafę, słuchajcie, pełną różnego rodzaju ubrań. Takie na przykład, powiedzmy, jak ta czy ta. Jak najbardziej możecie korzystać z tej szafy, możecie do niej zaglądać, możecie się przebierać, robić sobie potem zdjęcia, powysyłać do znajomych. Potraktujcie to jako bardzo luźną zabawę, a być może coś ciekawego i fajnego tutaj dla siebie też znajdziecie. Moi drodzy, bardzo często, właściwie codziennie, nie wyobrażamy sobie naszego życia bez muzyki. Muzyka nam towarzyszy właściwie od najmłodszych lat naszego życia. Oczywiście nasze gusta muzyczne się zmieniają. Może jak już wchodzicie w ten okres dorosłości, to niekoniecznie waszymi ulubionymi hitami są Kaczuszki, ale wiadomo, że z chęcią i sentymentem do tych utworów z lat dziecięcych również wracamy. Moi drodzy, dorastanie, czyli taki moment, kiedy szukacie swojego miejsca w świecie, w którym decydujecie się na jakąś ścieżkę kariery, a może będzie to ścieżka właśnie związana z muzyką. Bardzo fajny pomysł na życie. I co? No może pobawić się na przykład w DJ-a. DJ-e bardzo fajnie potrafią miksować, bardzo fajnie potrafią bawić się muzyką, potrafią bawić się dźwiękami, tworząc zupełnie nowe doznania dla nas. Tutaj też takie stanowisko jakby dla DJ-a dla was przygotowaliśmy. Mamy tutaj nasz Mash Machine, przy którym możecie miksować, możecie bawić się muzyką, możecie bawić się dźwiękami. W jaki sposób? Wystarczy po prostu na tutaj naszej przygotowanej płycie układać różne klocki i w momencie, kiedy dokładamy poszczególne klocki, zaczyna coś się dziać. Pojawiają się dźwięki, przy dołożeniu kolejnego klocka ta muzyka zaczyna się zmieniać, powstają nowe brzmienia. Myślę, że jeżeli myślicie właśnie o tym, żeby swoją przyszłość związać z tym zawodem, myślę, że tutaj możecie sprawdzić, czy faktycznie wam to pasuje i czy faktycznie byście się w tym odnaleźli. Serdecznie zapraszam. Come on everybody, let's all get down to the funky fan sound and never return. Come on everybody, let's all get down. Come on everybody, let's all get down. Come on everybody. The party, then watch the party. I watch the party, then watch the party. You watch the party, then watch the party. I watch the party, then watch the party. You watch the party, then watch the party.